Dzień dobry, aklimatyzacja przebiegła pomyślnie, można powiedzieć. Bardzo szybko się wprowadziłem do drużyny. Chłopaki przyjęli mnie bardzo dobrze. Do drużyny wprowadzą mnie święty. Także nic, tylko dalej trenować i czekać na ligę. Znałem większość chłopaków już z kadry narodowej, bo graliśmy razem przez parę lat, także większość znałem już chłopaków, także na pewno przed transferem pytałem się. Znaczy przed wypożyczeniem rozmawiałem z trenerem Stokowcem i polecał mi na pewno, żebym tutaj szedł, że dobre warunki są do rozwoju i żebym się o nic nie martwił. Znaczy na pewno chcemy wyjść z grupy. O takich celach drużynowych jeszcze nie rozmawialiśmy, bo na to jeszcze przyjdzie czas, ale na pewno myślę, że wyjście z grupy to nasz będzie cel minimum. Słabych drużyn już na pewno tam nie ma, także bez różnicy na kogo wpadniemy w grupie. Myślę, że musimy skupić się bardziej na sobie i na swoich walorach. Znaczy na pewno przyszedłem tutaj po to, żeby grać i przygotowywać się dobrze do Mistrzostw Świata, które będą w maju. Także mam nadzieję, że dzięki grze w Wigrach będzie dane mi zagrać. Na pewno jest to bardzo mocny rywal, co roku gra w klasyfikacjach do Ligi Europy, także na pewno będzie to bardzo ciężki sparing, ale też pokaże nam, nad czym jeszcze musimy pracować jako drużyna. W nowym roku życzę sobie, żebym jak najwięcej zagrał meczy dla Wigier Suwałki. No i żebym pojechał na Mistrzostwa Świata. To są takie moje dwa cele.